współczesne budynki są energooszczędne. Wykorzystują też urządzenia, które odzyskują energię, wykorzystują urządzenia, które korzystają z energii odnawialnych. To co wnosi system zarządzania budynkiem? Co on tak naprawdę daje? Bardzo słuszna uwaga. Rzeczywiście w tej chwili wszystkie urządzenia praktycznie, które instalujemy, mają własne sterowniki mikroprocesorowe. I to jest bardzo dobre pytanie i trafne. Po co system zarządczy? O to chodzi, że ten system zarządczy jest właściwie niezbędny, dlatego że każdy z tych urządzeń jest świetny w zakresie tego, co ono samo robi. Natomiast brakuje kogoś, kogo ja nazywam dyrygentem. Wśród wspaniałych solistów bez dyrygenta okazuje się, że orkiestra nie jest w stanie składnie odtworzyć jakiegoś utworu, ponieważ właśnie to zarządzanie, kto kiedy ma się włączyć, a kto kiedy się ma ściszyć, parafrazując orkiestrę symfoniczną, jest najistotniejszym elementem takiego inteligentnego budynku. I właściwie na tym po kolei wchodzeniu różnych urządzeń, a wychodzeniu innym, można najwięcej zaoszczędzić. Kiedy inwestor powinien podjąć decyzję o tym, że decyduje się na system zarządzania budynkiem, na taki inteligentny system zarządzania budynkiem? Moim zdaniem jak najwcześniej, ponieważ z praktyki nawet tego domu wychodzi, że podjęcie pewnych decyzji zbyt późno powoduje koniecznością tworzenia kompromisów pomiędzy wyglądem a funkcjonalnością fragmentów takiego systemu. Tu przede wszystkim chodzi o system wentylacji z rekuperacją, który jest sam w sobie dosyć dużym systemem, gabarytowo nawet. I spotkałem się z takimi sytuacjami, kiedy zaplanowana przez architekta kotłownia czy pomieszczenia techniczne po prostu fizycznie nie były w stanie zmieścić rekuperatora. Podobnie jest z kwestią rozprowadzenia samych rur, które niejednokrotnie mają duże średnice i te duże średnice się po prostu nie mieszczą. Powstaje konieczność budowania szachtów, potem takich obudów pomieszczeniach, to po prostu wpływa źle na estetykę. Jeśli inwestor już zdecyduje się na wybór takiego systemu zarządzania budynkiem, to na co powinien zwracać uwagę? No to wszystko zależy od tego, jaki jest cel wprowadzenia takiego systemu, bo oczywiście ja nie chciałbym dyskredytować takich systemów, które zarządzają tylko i wyłącznie oświetleniem, właśnie żaluzjami, bramą sterowaną. One też mają swoich klientów i też uważam, że mogą być, czy powinny nawet być sterowane i stosowane te urządzenia. Natomiast moim zdaniem tego typu systemy się nigdy nie zwrócą. W przypadku, kiedy mówimy o systemach zintegrowanych z inteligentnymi instalacjami, budynku, który ma system BMS-u po to, żeby go właśnie wykorzystywać w celu ograniczenia kosztów budynku, sprawa ma się zupełnie inaczej. No, tutaj przede wszystkim system taki musi umieć zarządzać energią, strumieniami energii w domu. I to, co najważniejsze, nie może tego robić na zasadzie włącz-wyłącz. Wiele systemów takich właśnie żaluzjowo-oświetleniowych oferuje coś, co nazywane jest sterowaniem ogrzewania, ale to jest zamykanie bądź otwieranie grzejnika. No, ale to nie o to chodzi, bo taki system tak naprawdę niczego nie jest w stanie nam tutaj poprawić i nie jest w stanie też spowodować jakichś tam, no, powiedzmy, zysków na energii. To jest bardzo istotne, żeby wprowadzać nowe wartości, nowe możliwości, tak jak właśnie energie odnawialne, zarządzanie nimi, pompy ciepła i zarządzanie nimi, czyli takie elementy, które będą rzeczywiście w stanie nam poprawić bilans energetyczny.